Mogę powiedzieć oficjalnie, że walczę na narodowym. Nie mogę powiedzieć co, jak, gdzie, z kim, ale... Znaczy, gdzie mogę powiedzieć o narodowym, ale no nie mogę zdradzać reszty szczegółów. Łukasz Olszewski dla kanału Colosseum, ma z nami Amadeusz Ferrari, siema. Witam, siemano. Piękne okulary, piękna stylówka. Założyłem, bo napierdziela to po oczach. Jak ocenisz ten panel? Podobało ci się to, że dołączali kolejni zawodnicy do was, do ciebie i Denisa? Kurde, wiesz, no taki jest problem, że co, ja tego szachty nie znam, nic do niego nie mam, to co się będę do niego sapał. Oczywiście mógłbym to robić pod show, tylko pod koniec dnia masz coś takiego jak sumienie. Jak są jakieś kurwy, za przeproszeniem, no to z kurwami możesz jechać. A że tu nie znam gościa, no to co mu będę ubliżał? Wiesz, gdzieś tam pod koniec dnia gryzie wtedy sumienie. A nie, ja nie chcę żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. No tyle, ten sekwento też się kurwa, wszyscy rzucili tego na Tana. Ja tego sekwento to totalnie kurwa nie toleruję. Zwykły kurwa parch, leszcz. Urodził się jako śmieci, śmieciem umrze, no. Jak Natan wszedł na ten panel, nie miałeś wrażenia, że troszeczkę się to rozmyło i skupiło się właśnie na Natanie? Ja to ci powiem tak. Walkę mam kurwa w sobotę, nie chciałem wyłapać mikrofonem, więc byłem kurwa na Oriencie. Co jest też takie niewygodne, bo zamiast... Nie wiem, siedzieć sobie wyluzowany i tam, nie wiem, cisnąć bekę czy cokolwiek mówić. Jeśli się na tym skupiać, to masz cały czas takie, że Denis się sapie na przykład do Natana i że zaraz możesz rzucić mikrofonem, nie? No i co? No dzisiaj jeden mikrofon poszedł, było rozcięcie, tak? Nie wiem, czy widziałeś w ogóle to nagranie, że ten mikrofon jest mocno rozwalony, więc tak? Można powiedzieć, że Natan ma niezłego cela. No słuchaj, dzisiaj jego rekord uliczny 4-1, no. No tak, dopominamy jeszcze o rekordzie ulicznym Natana. Nie wydaje ci się, że Natan jest taką osobą, która dość mocno polaryzuje do tego stopnia, że kiedyś może ktoś nie wytrzymać ciśnienia, bo już dzisiaj oprócz ciebie na panelu to w zasadzie wszyscy byli przeciwko niemu. Kurwa, no polaryzuje, no ale to chyba... Słuchaj, jakby on nie... Inaczej, oglądałem wywiady. O, Natan tam z kimś na panelu, napisali patologia i w ogóle, ale... tam na wszystkich to robiło wrażenie. A później widzę komentarz, czy warto nadrabiać, tam też jakaś platforma taka typu Super Express, nie jestem pewny jaka, więc nie będę kłamał, wstawia, że czy warto nadrabiać tam Cage AJ-a z Błońskim. No i wszyscy, nie, nuda. Więc no ktoś kurwa musiał to wziąć na swoje barki. Mi się wydaje, że moja walka z Denisem sama w sobie jest na tyle mocna, że można było dolać oliwy do ognia, ale nie trzeba było przesadzać. Rozumiem. Twoja walka... Bo ja nie zamierzam z niego robić swojego śmiertelnego wroga, bo co mi zrobił, że był moim śmiertelnym wrogiem? No właśnie, to pierwsze spotkanie wasze na pierwszym programie twojej Denisa no było zdecydowanie bardziej elektryzujące. Teraz mam wrażenie, że troszeczkę to wyhamowało, już szczególnie pod koniec tego panelu. Zgodzisz się z tym? Kurwa, no jest, no to powiem tak, jest tyle kury w tych freakach, że ja i Denis sobie zdajemy sprawy, że jest tyle kurwa z tych syfów, których można było wycisnąć. No ja tam gdzieś tam w głębi trochę sympatii do niego mam, więc uważam, że show dostarczyłem. Początkowo nie chcę przesadzić, ale skupiam się właśnie na walce, bo to wiem, że najbardziej oddaj, najbardziej czekam na efekt końcowy. Jak bardzo i szybko i diametralnie moja kariera poszybuje w górę, jak go pokonam. No właśnie, to jeśli chodzi o to szybowanie, trochę zrobiło się o tobie głośno za granicą po twojej walce z Salt Papim. Zaskoczył cię czymś w ringu, bo trzeba mu przyznać, że tlenowo był chyba dobrze przygotowany. No słuchaj, no... Pierwszy raz w życiu miałem 5-rundową walkę. Walkę dostałem na ostatni miesiąc, ale zanim dostałem kontrakt, to powiedzmy, że zostały 3 tygodnie. Bite 3 tygodnie przepracowałem, ale zrobienie tlenu na kolejne 2 rundy to jest od 3 do 6 miesięcy. No ja tego nie zdążyłem, więc wiedziałem, że... Więc poszedłem tam po prostu się napierdalać i go ubić przed czasem. Nie udało mi się... Nie udało mi się go ubić, ale... Co poddymiłeś, to poddymiłeś. Ale nie, no kurwa, no on mi też nic nie zrobił, wiesz, też mi nic nie zrobił, no ale on miał siłę walczyć dalej, ja niekoniecznie.
No to co? No to dla mnie to jest jak nauka, wyciągam wnioski i zapierdalam, bo już niedługo walczę z gościem, który jest w pierwszej setce najpopularniejszych Instagramów na świecie, no. Dokładnie, jak piszesz top 100 Instagramów świata, to on w tej setce jest i to już niebawem. Czyli sufit podnoszony coraz wyżej w zasadzie. No jeśli, no kurwa stary, no to będzie duża gala, tam nie znam jeszcze całej karty walk, wiem o swoim pojedynku, znam już datę, znam przeciwnika, no i myślę, że po nim, nie wiem w sumie czy on jest popularniejszy od KSI, ma na pewno od niego dużo więcej followersów i po walce z nim, jeśli wygram, to mam tego KSI już obiecanego. O proszę. Także wielu tam się śmiało, nie wierzyło. A to nie, że już się dzieje, tylko to już się stało. No. To już się stało. Już w tym roku zawalczymy jednym z najpopularniejszych ludzi na świecie. Miałeś walczyć teraz jeszcze na fejmie na Narodowym z Diablo. No wiemy, że ta walka, w zasadzie to Krzysztof Rozpara stwierdził, że tam dojdzie do dużych zmian. Pojawisz się na tej karcie, czy ta walka w ogóle zostanie przesunięta? Mogę powiedzieć oficjalnie, że walczę na Narodowym. Nie mogę powiedzieć co, jak, gdzie, z kim, ale czy gdzie mogę powiedzieć o Narodowym, ale no nie mogę zdradzać reszty szczegółów. KSI, Narodowy, no kariera mocna można powiedzieć. Słuchaj, no najpierw zanim jest KSI, trzeba zlać tego gościa. Widziałem jego walki, jest dobry, uważam, że jest gorszy od Papiego, mam wystarczająco dużo czasu, będzie życiówka i tyle. No ale na razie skupiam się na Denisie, szczerze mówiąc, Nie robi na mnie żadnego wrażenia na żywo, a w jego oczach widziałem dużo niepewności. Mam nadzieję, że dzisiaj wykiełkuje, bo popatrzył mi trochę w oczy i on wie, że ja nie wychodzę, kurwa, się położyć, że to nie będzie łatwy orzech do zgryzienia. Będziemy się napierdolać, aż któryś padnie i jakoś nie umiem sobie wyobrazić, że to będę ja. Jeszcze na koniec muszę cię zapytać o ostatnią walkę Kamila Łaszczyka, bo nie szczędziłeś uszczypliwości na Instagramie. Nie, uważam, że nie kopałem leżącego, ale wiesz, no... no, słuchaj... No taka jest prawda, że zakończyłem mu karierę. No, pierwszą porażkę w życiu ma ze mną, no bo wlecie oczywiście super w pelerynie Supermana w ostatnich sekundach sędzia i całą miałem walkę wygraną, przerwał i stwierdził, że on wygrał. No, ja wiem dlaczego to zrobił, lubię go poza pracą, ale odjebał mi kaszankę straszną. Dlatego, ale przez to, że go lubię, to ugryzę się w język, chociaż kurwa zniszczył mi część, można powiedzieć, wtedy kariery. Jednak no, wtedy już Łaszczyk przeżył totalny gwałt. No a i co, no kropla drąży skałę, tam został złamany i co? Nie do pozbierania, tym bardziej, że miał operację głowy po walce ze mną i kręgosłupa. No, widać na tej jego głowie takie wgniecenia duże. Nie wiem, czy to widziałeś. Tak, widziałem to zdjęcie, latało po Twitterze. No widzisz, no Ferrari mocno bije. Dzięki wielkie, życzymy powodzenia. Hej.